Eliza nie była na lekcji, bo poszła do sklepu, by kupić swędzący proszek. Jest zła na Monikę za to, że z prezentu urodzinowego, koszulki ze zdjęciem Tomasza Dudziaka, przyjaciółka zrobiła biznes i zamierza się na niej zemścić. Ej, Radek, pamiętasz, że wysiesz mi przysługę? No tak, a co jest? No bo słuchaj, tam stoi Monika, idź weź do niej podejść, powiedz, że mama czeka na nią przed szkołą. No dobra, ale czemu ty tego nie zrobisz? No bo macie urodziny i chcesz zrobić niespodziankę, idź, idź. Dobra. Halo? No hej, Oskar! Słuchaj, ja już jestem w szatni, koszulki są gotowe, 50 zł za każdą, także bądźcie za chwilę. No, papatki. Monika, twoja mama czeka na cię przed szkołą. Co? Jak to? Czemu do mnie nie zadzwoni? Nie wiem, padł jej telefon czy coś, ale tak czy siak szuka cię. No dobra, ale ja nie mogę tego tak tutaj zostawić. Wiesz co, ja tego popilnuję, a ty idź do mamy. Tak? Dobra, dzięki wielkie. Dobra, no, spoko. Dobra, dzięki. Spisać na medal, jesteśmy kwita. Spoko. Nastolatka obsypuje swędzącym proszkiem nową dostawę koszulek, które Monika właśnie odebrała od kuriera. Ma nadzieję, że w ten sposób przyjaciółka straci dobrą reputację u uczniów, którym sprzeda koszulki. Radziu! A co ty tu robisz? A co, już w szatni nie mogę przebywać? Gdzie jest Radek? Jaki Radek? Dobra, nieważne. Widziałaś moje nowe koszulki? Szczerze? Co do dupy. O, jasne. Siema, jesteście. Hajsik. Dobra, proszę. Pokaż to cudo. Spokojnie, starczy dla każdego. Mega. I teraz jest z wami to przyjemność. Chcieliśmy do kibla. Poczekajcie. Mamy teraz zajęcia z wyrównacze z kłosek, także pamiętajcie, żeby to ukryć pod jakąś bluzą, bo ona się strasznie wkurzy. No dobra, dobra. No dzięki. No, pa. Udało się. Chcę zobaczyć minę Moniki, jak nagle wszyscy będą do niej chodzić z reklamacją. A chłopaki chcą ubrać te koszulki na lekcje z kłosek. Przecież to będą takie jaja, że szok.